jedziemy na jarmark w Edynburgu po raz drugi. Wczoraj też byliśmy, ale padało strasznie, a dzisiaj jest sucho, fajnie, przyjemnie, więc teraz będzie więcej atrakcji, będą wszystkie atrakcje możliwe. Weszliśmy na jarmark dopiero co i już pierwsze zakupy za nami. Kupiliśmy na stoisku tutaj u takiej bardzo przymiłej pani ziarna kawy o różnych smakach. Jedno, pokaż. O, jedno to prezentowe o smaku szkockiej whisky, a drugie dla nas zjedliśmy cynamonowe, tak żeby trochę świątecznie było. No i idziemy dalej. Prawie nic nie widać. Nasze wafelki. Waffles. Jak? Słodko. Będziemy próbować mac and cheese. Nigdy nie jadłam czegoś takiego. Wygląda tak, ma dużo cebulki prażonej na wierzchu, więc spoko. Uwaga, próbuję. Dobre. No i makaron. Generalnie jest to makaron z serem. No, z trzema serami. Z trzema serami, tak. I cebulką prażoną, co jest fajne, bo daje taką teksturę dodatkową. Dobra, idziemy dalej. Teraz nasza atrakcja. Atrakcja dnia. A, atrakcja dnia, czekaliśmy od wczoraj. Idziemy na do labiryntu stworzonego z oświetlonych choinek. Jezu, ale to się w ogóle się nie wydaje, ale widzieliśmy to z góry i jest naprawdę wielkie. Jestem ciekawa, czy dostajemy jakąś mapę, czy idziemy na ślepo. Labirynt na ślepo. Wtedy można dostać nagrodę, jak znajdziemy, ale na razie nie wiemy w ogóle do końca, jak to ma wyglądać. Mamy pierwszy. Dobra. Idziemy dalej, jak to mi się podoba. Mamy wszystkie. Merry Christmas. No tak. Teraz musimy znaleźć wyjście z naszego labiryntu i... No nie myślę w tym w ogóle miejscu chyba, nie? No, wyjście z labiryntu i... Ups. Odebrać nagrodę. Wyjść. Jest wyjście. Tak. Świetne. Mamy nasze czekoladowe monety, nagrodę za przejście labiryntu i odgadnięcie magicznego słowa, którym było Mary. I idziemy w tamtą stronę. Tak wygląda, moi drodzy, labirynt z góry. Mini pancakes! Pomiędzy jarmarkiem macie dworzec i pociągi normalnie jeżdżą. Po jednej stronie, po drugiej stronie jarmark. Śmiesznie, tak. Na sam koniec czekoladka. Ja mam z piankami,
Jaruś bez. I idziemy do domu, do hotelu. Generalnie wszystko się zamknęło. Jest 22. Dwie godziny tutaj byliśmy. Naprawdę super sprawa. I tyle. I to byłoby chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Pijemy naszą gorącą czekoladę i idziemy do domu i widzimy się jutro.